Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu. Dariusz Woźniak, witam w kolejnym odcinku magazynu Za Kółka. W poprzednim odcinku mówiliśmy troszeczkę, jak przygotować auto do podróży pod względem mechanicznym. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytania, jak zadbać o jedyny element, który styka się z jezdnią, czyli o oponach. Zapraszam na rozmowę z ekspertem. Dzień dobry Państwu, Wymirze. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Państwo Wymirze, wybieramy się na wakacje. Co powinniśmy pamiętać o oponach? No tak, z naszej branży wiadomo, musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na ogumienie, czyli ciśnienie jest właściwe w oponach i to też wiemy, że mamy dwie wielkości tego ciśnienia. Na minimalne obciążenie, czy na średnie i na maksymalne. No podejrzewam, że na urlop wyjeżdżamy na maksymalnym obciążeniu, więc też należałoby sprawdzić, jakie parametry, jakie wielkości ciśnienia są podane na etykiecie przy każdym samochodzie, czy ewentualnie są tabelki do zobaczenia i można to sprawdzić i napompować tak, jak trzeba. Tak, takie naklejki możemy znaleźć najczęściej po otwarciu drzwi, czasami tak. Można znaleźć w schowku przed pasażerem. Tak, jest kilka miejsc, różne firmy w różnych miejscach to umiejscowiają. I zgodnie z tymi parametrami dobrze było napompować to ciśnienie. Oczywiście nie zapomnieć o zapasówce, jeśli jest. Na wiosnę rozmawialiśmy o napełnianiu kół azotem. Czy osoba, która ma napompowane azotem, może dopompować po prostu na stacji benzynowej? To znaczy, jeśli się wybieramy na urlop i planujemy to zwiększenie ciśnienia, to oczywiście zapraszamy do tych punktów, w których mają ten azot i tym azotem uzupełnić, żeby nie zubożyć tej mieszanki, którą zapłaciliśmy na wiosnę i żeby uzyskać te parametry techniczne, które zamierzaliśmy. Natomiast jeśli widzimy rzeczywiście, że mamy ubytek ciśnienia gdzieś dalej od jakiegoś serwisu, czy coś, w tym momencie na stację benzynową zajechać, dopompować powietrzem, nic się nie dzieje, po prostu tyle tylko, że mamy zniszczoną mieszankę tą powietrzną, natomiast ciśnienie mamy właściwe i nie niszczymy opony i możemy kontynuować dalej jazdę. Coraz więcej nowoczesnych, nowszych samochodów, może tak się wyrażę, nie ma tego koła zapasowego normalnego, wyposażane są w jakieś kompresory, jakieś spreje do opon. Co Pan sądzi o tym? No tak, my przyzwyczajeni jesteśmy, że zapasówka zawsze była i w tej chwili producenci odchodzą od tego. Proponują nam właśnie takie spreje czy sprężareczka z takim mleczkiem. Rzeczywiście to jest dobre, jeśli mamy niedużą dziurkę i sobie możemy poradzić. Raz, że wpompujemy to mleczko do opony, dopompujemy ciśnienie i możemy kontynuować jazdę. Należałoby ostrzec też klientów, którzy posiadają czujniki ciśnienia przy felgach zmontowanych, dlatego że to mleczko jakby tworzy sztuczną gumę, która rozprowadzana jest i po feldze, i po oponie, i po tym zaworze. I teraz jeśli ten zawór, otworek zostanie zaklejony, nie będzie pokazywał właściwego ciśnienia, może dojść do zniszczenia tego zaworu z tym czujnikiem, więc jeśli mamy czujniki przy kołach, tego mleczka nie należałoby stosować. Natomiast są rozwiązania też z tymi czujnikami, które są szczytywane z ABS-u i w tym momencie te koło jest niczym się nie różni od innych kół i do takiego koła można wpompować mleczko. Jasne. Coraz więcej popularności zyskują opony typu run flat, prawda? Te opony różnią się budową? Tak, no to jest jak gdyby wzmocniony bok opony gumą, dodatkową gumą. To pozwala na kontynuację jazdy bez powietrza. Są różne rozwiązania. W tej chwili najnowszym takim rozwiązaniem jest opona, która pozwala jechać z szybkością 80 km na godzinę. Odległość możemy pokonać do 80 km na godzinę. Oczywiście próbowano jeździć szybciej na tych oponach,
To skraca odległość, którą możemy pokonać, żeby nie zniszczyć tej opony, do 80 km, 80 km na godzinę przejechać, nic się nie dzieje. Taką oponę, jeśli jest uszkodzona na czole bieżnika, można naprawić i dalej można użytkować. Natomiast jeśli jest zniszczona, to już niestety musimy zakupić nową wtedy. Rozumiem, że taka jazda na takiej oponie, to wciąż jest to doraźne dotarcie do punktu napraw. Oczywiście tak. Nie należy traktować tego jak... Jako docelową jazdę i tak, zaznaczone jest, do 80 km odległość możemy pokonać maksymalnie. Natomiast rzeczywiście zjechać do najbliższego punktu, jeśli mamy do pokonania 300 km, no to po prostu gdzieś to trzeba było po drodze naprawić. Chyba, że mamy do domku blisko i wtedy możemy zjechać do domu, a następnego dnia ewentualnie zjechać na serwis i tam już dokonać naprawy oględzin tej opony. Czy taką oponę możemy stosować do każdej marki samochodu? Bo znam generalnie tylko jedną taką markę, która stosuje fabrycznie takie opony. Tak, to prawda. Są jakby zalecenia, że Ramfata można stosować w samochodach tam, gdzie są czujniki. Czy to są czujniki, które czytają z ABS-u, czy to są czujniki przy kołach, to niezależnie od tego można stosować, dlatego że ubytek ciśnienia pokaże nam na desce rozdzielczej wyświetlona oponka, że mamy problem. Natomiast... Przepraszam, przerwę. Rozumiem, że nie wyczujemy wręcz tego ubytku. Tak, tak. Nie jesteśmy w stanie wyczuć ani w czasie jazdy, ani wzrokowo nie jesteśmy ocenić, czy te koło powietrze ma, czy nie. Dopiero sprawdzając ciśnieniomierzem możemy wyłapać tą oponę, która jest bez powietrza. A oczywiście to, co rozmawialiśmy wcześniej, że jazda bez powietrza zniszczy taką oponę, więc tutaj może być nawet i niebezpiecznie, bo może rozerwać w czasie szybkiej jazdy i wtedy możemy mieć problemy z utrzymaniem auta na drodze. Od wymiany opon na letnie minęło już troszeczkę czasu, już 2-3 miesiące niektórzy. Czy warto wyważyć takie koła? Więc trzeba było wziąć pod uwagę, jak dużo jeździmy. Jeśli jeździliśmy niedużo przez 2-3 miesiące, mamy tam z 2-3 tysiące zrobione, nic się nie dzieje, nic nie słyszymy, jakichś niepokojących dźwięków, przy większej szybkości nie czujemy drgań na kierownicy, czy nic się nie działo, tylko to ciśnienie, o którym wspominaliśmy, uzupełnić i możemy jechać. Natomiast jeśli jeździmy dużo kilometrów przejechanych po różnych drogach niepewnych, więc dobrze było wtedy przeważyć te oponki, przy okazji sprawdzić, czy te koła nie są jakoś tam uszkodzone więcej czy mniej. I w tym momencie, jeśli w takim serwisie powiedzą, że jest wszystko w porządku, to możemy jechać na urlop. Natomiast jeśli jakieś są niepewne oponki, to myślę, że rozsądnie jest tu na miejscu wymienić w domu, niż po trasie szukać gdzieś tam i przepłacać i się męczyć, że trzeba te dwa koła wymienić. A gotówka jest oczywiście zawsze mała na wyjazd, bo wiadomo, trzeba na... Tak, no bo nie ma nic bardziej denerwującego, jak długa trasa, kilka godzin i nam drży, tak. Na przykład kierownica. Na przykład tak i po prostu jeszcze usłyszymy jakieś pohukiwania i jest to bardzo takie niepokojące. Na jedno to dobrze, to nas niepokoi, wtedy należałoby nawet na trasie zjechać gdzieś do serwisu, sprawdzić dlaczego, co to spowoduje te pohukiwania czy te drgania, bo może być, że w czasie jazdy na urlop, a dopiero gdzieś tam siatka osnowa puściła czy coś i w tym momencie jeszcze tu na miejscu było wszystko dobrze, a w czasie jazdy długiego dystansu się okazało, że ta osnowa puszcza i po prostu, żeby wrócić bezpiecznie, rozsądnie zjechać i sprawdzić gdzieś tam po drodze. Czyli podsumowując, króciutki przegląd z naszego stanu ogumienia, uzupełnienie ciśnienia, zapas koniecznie. Klucz, lewarek. Tak, te sprawy. Jest oczywiście. Tak, należałoby sprawdzić, czy są, czy sprawne, czy ciśnienie w zapasie i wtedy życzę miłego urlopu. Ja dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie również, dziękuję Państwu, dziękuję Anu. Tak jak Państwo usłyszeli, niewiele potrzeba, aby zadbać o element naszego pojazdu, który styka się z jezdnią i odpowiedzialny jest za nasze bezpieczeństwo. Krótka wizyta w warsztacie wulkanizacyjnym przed wyjazdem uchroni nas przed niespodziankami w trasie. A teraz zobaczą Państwo, jakie mogą być skutki naszych zaniedbań, jeżeli chodzi o właśnie ogumienie. Давай, 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 давай.
To będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnego już za tydzień. Do zobaczenia.